Mój tata był alkoholikiem, też takim poważnym, jak dzieckiem byłem, to musieliśmy uciekać z domu, bo były awantury ten i powiem wam, że teraz pamiętam, jak sobie mówiłem, jak byłem młodym chłopakiem, chyba zanim jeszcze poznałem Kingę, że nigdy nie będę taki jak tata, że nie będę pił, żeby rodzina tak nie cierpiała i za chwilę usłyszycie, jak mi to wyszło, to moje postanowienie z tej młodości. Tak jak powiedziałem, ułożę wam trochę chronologicznie oczywiście to, co pamiętam, bo okres w niektórych momentach był na tyle tragiczny, że nie jestem w stanie tego ubrać w daty ani poukładać jakoś, więc jeżeli coś stylistycznie będę nieskładnie mówił, to proszę mi wybaczyć, ale ten... Więc zacznę roku 2003, jest to bardzo ważna data w moim życiu, bo w 2003 roku poznałem Kingę, moją obecną żonę. Teraz to dosyć szybko pójdzie, w 2009 roku wzięliśmy ślub. Znalazłem super pracę wtedy, chyba nawet w tym samym roku wzięliśmy kredyt na rozbudowę domu, zabudowę bliźniaczej, dostaliśmy od rodziców, więc wzięliśmy kredyt hipoteczny. Wszystko super się układało. W 2010 roku urodził się nasz pierwszy syn Dawidek. Oczywiście zrobiliśmy ten domek, mieszkaliśmy sobie, wszystko się układało cudownie. W tym czasie pamiętam, że miałem w głowie taką, nie wiem jak to ująć słowa, ale żeby tak wszystko było tak idealnie i pamiętam, że też finanse były dla mnie bardzo ważne, żeby mieć, wiem, że to wtedy była pycha, ale żeby mieć lepiej niż inni i ten i tak. W 2012 urodził się nasz drugi syn Kacperek. Ja w tej pracy, to była branża kamieniarska, bardzo lubiłem tą pracę, bardzo się tam rozwinąłem, a że firma, że tak powiem, wykonywała usługi na bardzo wysokim poziomie, wykonywaliśmy zlecenia dla bardzo bogatych kontrahentów i ze względu na tą pracę poznałem tych ludzi, którzy zlecali te realizacje naszej firmie. No i stało się tak, że dostałem zlecenia tak jakby poza firmą, więc zacząłem prowadzić własną działalność, pracować w firmie 8 godzin i prowadzić własną działalność. I powiem wam, wtedy jeszcze nie było, no, alkohol był okazjonalnie, jak oczywiście, oczywiście, może nie oczywiście, ale jak no, u normalnych w cudzysłowie ludzi, czyli tam w weekend, ale nie było żadnego nadużywania. Ale z czasem, że tak powiem, rozwijania się w tej branży, pracując 8 godzin w firmie, poza tym wykonując prywatnie te zlecenia, już był tak duży ten natłok pracy, że w którymś momencie w moim życiu pojawiły się narkotyki. Narkotyki z rodzaju tych wspomagających, nie tych odurzających, tylko no takie nie będę wymieniał nazw, bo to nie o to tutaj chodzi, ale po prostu pojawiły się narkotyki, które na początku, jak mi się wydawało, pomagały mi w tej pracy, w tych realizacjach. Miałem bardzo zamożnych klientów. Obracałem bardzo dużymi pieniędzmi, no, można powiedzieć dziesiątkami tysięcy złotych miesięcznie. To początkiem lat, czy tam 2010, to dla mnie były ogromne kwoty, ale z biegiem, jak się rozwijałem, że tak powiem, w tych realizacjach, w tej pracy, to automatycznie, proporcjonalnie do tego moje uzależnienie w tych narkotykach rozwijało się równie szybko i doszedłem do takiego momentu, do tego uzależnienia, że po prostu już nawet, no nie wiem jak to powiedzieć, no zażywałem te narkotyki non-stop. Że po prostu jak już byłem na tym wysokim poziomie w tych realizacjach, wszyscy byli bardzo zadowoleni, to po prostu przy tym częstym zażywaniu tych narkotyków one wzięły ten prym i zacząłem te realizacje po prostu, że tak powiem, no nie panowałem nad tym. Z biegiem czasu przez te narkotyki już nie interesowały mnie nawet te realizacje, tylko pieniądze na te narkotyki, więc doszło do tego, że dzwonili do mnie klienci zainteresowani jakimiś realizacjami, ja brałem zaliczki od klientów, nie wywiązywałem się z tych realizacji, no straszne było. Potem już, no oczywiście jak się nie wywiązywałem z realizacji, no to moja opinia się zaczynała psuć. Już nie miałem tych zleceń, pieniądze już wydawałem tyle na te narkotyki, których potrzebowałem na ten okres, że po prostu nie byłem w stanie już pozyskać tych pieniędzy zaliczek, no to zacząłem znajomi, rodzina, przyjaciele, no gdzie tylko mogłem, to po prostu kłamałem, pożyczałem.
Powiem wam, doszedłem do takiej ściany, że już nie miałem gdzie pożyczyć. Mieliśmy wtedy samochód terenowy taki wartości 50 tysięcy, to zastawiłem go za bodajże 12 tysięcy złotych w firmie takiej lichwiarskiej. No, doszło do tego, że musiałem się chować po stodole, bo przyjeżdżali i auto chcieli zabrać. Z tym uzależnieniem, z tym wszystkim, no oczywiście możecie sobie wyobrazić, że moja rodzina była, tylko żona i dzieci były na papierze. Ja błędnie jakiś opętany tymi narkotykami, tym wszystkim. Myślałem na początku, że te pieniądze rekompensują wszystko, że ja muszę tylko zarabiać pieniądze, a potem już jak z tym uzależnieniem zabrnąłem tak daleko do tego momentu, do którego wam przed chwilą powiedziałem, no to rodzina już w sumie nie miała znaczenia. Już zacząłem się nawet ukrywać przed Kingą, ogólnie przed rodziną, przed znajomymi, żeby ktoś nie zadawał pytań. Ja się starałem jak najpóźniej wracać do domu, żeby nie mieć kontaktu. Teraz jak z perspektywy patrzę, ja nie pamiętam, ale no, nie mam żadnych wspomnień, kontaktów z rodziną, jakichś normalnych, jakiś ten. I doszło do takiego momentu, że tak jak mówię, ja już nie miałem się do kogo zwrócić. Ja już pamiętam, gdzieś siedziałem w aucie na parkingu i ja w sumie nie wiedziałem nawet, nie wiem, miałem telefon, ja nie miałem w tym telefonie żadnej osoby, nawet do żony, żeby zadzwonić, żeby, już nie wiem, czy wstyd, czy nie wiem, jakie emocje mi wtedy, jakie uczucia mi towarzyszyły, ale po prostu nie mogłem się do kogo zwrócić, ale na szczęście mam taką kochaną żonę i żona, siostra i mój przyjaciel, wtedy miałem jednego przyjaciela takiego bardzo dobrego. No, martwili się o mnie na tyle, że tak powiem, zorganizowali spotkanie, o którym ja oczywiście nie wiedziałem, bo gdybym wiedział, to bym w życiu na to spotkanie nie przyszedł, bo byłem na takim etapie, że no ale zorganizowali to spotkanie, pamiętam, w kuchni u mojej mamy wszedłem, takie zaskoczenie, no całkiem z zaskoczenia i no i co, no na tym spotkaniu oczywiście pytania, co jest, wiedzieli że jestem w tarapatach, oczywiście skala tych tarapetów był, nawet chyba ich przerosła po tym, jak się dowiedzieli. No ale na tym spotkaniu doszliśmy do takiego konsensusu. Ja w sumie powiedziałem, jak jest. Tak w tym momencie mi troszeczkę ulżyło no ale doszliśmy do takiego konsensusu, że pomogło mi jakoś wybrnąć z tej sytuacji, no ale muszę iść na odwyk. Więc poszedłem na ten odwyk akurat do Wisły. Do Wisły nawet, nie wiem, czy kiedyś wspominałem o tym, ale w Wiśle byłem na odwyku. Na ten odwyk nawet teraz z perspektywy czasu nie wiem, czy... Chyba poszedłem bardziej dla nich, dla uspokojenia tej sytuacji całej, niż faktycznie z chęci. Jak się potem okaże, teraz z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że tak to było. No i po wyjściu z tego odwyku, no możecie sobie wyobrazić, znaczy może nie wyobrazić, no bo no, nie wszyscy byliście w takiej sytuacji, ale jak człowiek wychodzi trzeźwy, bez żadnych tych i zderza się z tą, że tak powiem, trzeźwą rzeczywistością, tym wszystkim, tym całym, nie chcę do brzydkich słów używać, ale takim bagnem, takim tym wszystkim, co się narobiło. No i tak też wychodząc z tego odwyku, tak zderzyłem się z tym, bo po prostu miałem dwójkę dzieci, kredyt na dom, żonę i zero perspektyw. Ja nie miałem żadnej osoby naokoło, żeby do kogoś zadzwonić. No jakiś, tak jak mówię, kredyt, utrzymać rodzinę, ten... Więc to był ciężki czas, to był, nie wiem, gdzieś dorabiałem, wiem, że do Ustronia jeździłem, ale to ani nie były pieniądze, nawet mi wstyd się było gdzieś poruszać, bo po prostu tak sobie tą opinię, no strasznie było. I powiem wam, pewnego dnia, tak jak powiedziałem, mieliśmy dom w zabudowie bliźniaczej z mamą, u mamy mieszkała siostra i do siostry pewnego dnia przyjechał, znaczy wyszedłem z domu, patrzę, stoi piękne, nie wiem, czy to ma znaczenie, dla mnie wtedy miało znaczenie, więc wam o tym opowiem. Piękne czarne Audi, limuzyna taka A8, bo jeszcze bardzo ten... Na mnie to wtedy robiło wrażenie, no przyznam się, teraz nie ma to dla mnie znaczenia najmniejszego, ale wtedy zrobiło to wrażenia. I pamiętam, siedział człowiek na ławce, ubrany też jak milion dolarów, takie markowe ubrania ten. No i tak, cześć, tam się przywitaliśmy, okazało się, że do siostry przyjechał i okazało się, ten człowiek pracuje w Szwecji. Wyobraźcie sobie, że taki zwykły człowiek siedzi. Siedliśmy na tej ławce i on zaproponował, że mi pracę w Szwecji. Dla mnie to było, no i tam... Szybki ten, bo on bardzo szybko mówił też, chyba był wtedy pod wpływem tych środków, o których wcześniej wspominałem. I zaproponował mi te warunki. Dla mnie to było, jak w tym momencie, jak złapanie Pana Boga za nogi. No, jak usłyszałem o tej stawce, o tym wszystkim, o tej mojej sytuacji, no to było
no niesamowite. Tak jak powiedziałem, było to chyba w sobotę, albo nie, wydaje mi się niedziela rano, już w środę jechaliśmy do Szwecji. Pojechałem do tej Szwecji, no i tam szybko się okazało w tej Szwecji, oczywiście praca, wszystko była, że ten kolega, Rafał ma na imię, no, że też ma nie mniejsze, na pewno nie mniejsze, a jak nie większe problemy z uzależnieniem od narkotyków i częściowo też od alkoholu, jak ja miałem. No ale on wiedział, że wyszedłem z odwyku, więc jako taką narkotyków nie mogłem przy nim brać, no ale kto tam był w ośrodku uzależnień, przynajmniej nam tak mówili na terapii, że człowiek sobie szuka zamiennika po prostu. No to ja szybko sobie znalazłem ten zamiennik w postaci alkoholu, no bo od narkotyków byłem uzależniony, no to mówię, a no to alkohol, to nikt nie będzie miał pretensji do mnie, no. No ale powiem wam, przy mojej skłonności do tych uzależnień, no to tak, 3 miesiące i ja piłem już codziennie. Zaczynało się oczywiście niewinnie od tam, od kieliszka, no, 2 drinki, 3. Kończyło się na butelka po pracy i już się myślało o 12 w południe o tej butelce po pracy. No. I po tych kilku miesiącach tam pracy, ja już uzależniony, dobrze, że byłem daleko od domu, to żona nie wiedziała, no jak dzwoniła, nie wiem, nigdy mi nie mówiła, że czuła mnie po głosie, ale starałem się jakoś tam grać. I ten, no ale po tych kilku miesiącach tam u Rafała, no naprawdę tam nadużywaliśmy tego wszystkiego już bardzo mocno. No ale żona po którejś tam rozmowie mówi, super tam ta praca, ten mówi, ale no masz żonę, dzieci, więc tak nie może dalej być, musisz decydować, albo wracasz do Polski, albo zabierasz nas do Szwecji. No tak jak wcześniej wam powiedziałem, do Polski nie miałem po co wracać, bo byłem, no nie miałem tu czego szukać, nie miałem żadnych perspektyw tutaj, więc oczywiście po tej rozmowie pół litra czy tam 0,7, no to jak się tak wypije taką flaszeczkę, no to ja od razu w 15 minut cały plan ułożyłem dla całej rodziny na przyszłość w Szwecji. No, możecie sobie wyobrażać, jak to w praktyce wyglądało, bo w głowie mi ten plan wyglądał idealnie, ale powiem wam pokrótce, w praktyce to wyglądało tak, że miałem Passata kombi B5. Pojechałem tym Passatem do Polski, bo tam zjeżdżaliśmy właśnie po jakiejś pracy. No to mówię, to siadajcie, kolokwialnie oczywiście ten... No ale tak jak powiedziałem, spakowaliśmy się, byłem tam 2 tygodnie w Polsce, spakowaliśmy cały, to znaczy cały, ile nam weszło do tego Passata B5, łącznie z kotem w klatce. No i przyjechaliśmy do Szwecji. Przyjechaliśmy do tego domku, w którym mieszkałem tam, bo Rafał miał taki domek, w tym domku mieszkaliśmy, bo Rafała nie było. No ale jak się możecie domyślać, jak przyjechałem, to byłem trzeźwy, no i to, co miałem w głowie ułożone, to już nic nie pasowało z tym, co się okazało na miejscu. Po tygodniu się okazało, że Rafał wraca do Szwecji i ja oczywiście musiałem sobie znaleźć pracę w szwedzkiej firmie, co Jezus Chrystus na pewno mi to pobłogosławił, że znalazłem do pracy w szwedzkiej firmie, bo inaczej nie ma przyszłości w Szwecji. Jak znalazłem pracę w szwedzkiej firmie, oczywiście nie konsultowałem tego wcześniej z Rafałem, więc więc bardzo się pokłóciliśmy o to. No, Rafał na mnie liczył, no tak współpracowaliśmy, to ja mówię, przy tym uzależnieniu, przy tym wszystkim te emocje były na tyle ogromne, tam jeszcze wchodziły sprawy finansowe, że z Rafałem tak bardzo się pokłóciliśmy, tak bardzo, że z tej perspektywy mogę powiedzieć, że jedyne uczucie, jakie nas łączyło, to znaczy łączyło to złe, ten, ale jedyne uczucie, jakie nam towarzyszyło, to była nienawiść i powiem wam, to była straszna. Nigdy nie czułem czegoś takiego do innej osoby, co do Rafała i wiem, że Rafał wtedy czuł to samo, po prostu to było strasznie się pokłóciliśmy. Z Rafałem od tego czasu nie miałem kontaktu, oczywiście nie mieliśmy gdzie mieszkać, więc cudem jakim załatwiliśmy mieszkanie u takich znajomych, ale to było, nie wiem, 3 metry kwadratowe może, no nie wiem, no kawałek podłogi po prostu mieliśmy z dwójką dzieci i tak mieszkaliśmy miesiąc chyba. Też sobie popijałem oczywiście, mniej, bo Kinga była, ale też znajdowała butelki. Ja potrafiłem, nie wiem, wziąć z szafki butelkę whisky, wypić to i nalać herbaty, nie, żeby się nikt nie kapnął, więc na takim tym tak też robiłem. No ale do czego, żeby kontynuować, no mieszkaliśmy tam jakieś
już nie pamiętam nawet, bo tak jak mówię, to był taki okres z 2 miesiące może na tej podłodze i okazało się, że moja firma, w której pracuję, zaproponowała mi mieszkanie firmowe. No idealnie, 2 kilometry od firmy z ogrodem, dwupoziomowe, no pięknie mieszkanie. No i tak jak mi zaproponowali, no to przeprowadziliśmy się, no to było piękne uczucie. No już myślałem, że ten mój plan wtedy po alkoholu ułożony, że to już jest, wszystko jest spełnione, więc teraz jest luz. No i oczywiście zamieszkaliśmy w tej Landskronie, bo mieszkamy w Landskronie, tak się nazywa miejscowość. No i znowu jak, że tak powiem, ciśnienie spadło, no to dom mieszkać gdzie było, praca była, więc zacząłem nadużywać znowu tego alkoholu. I tak jak mówię, u mnie to jest bardzo szybko, więc od kieliszka po butelka dziennie to było bardzo szybkie. No i doszedłem już do takiego funkcjonowania, że z rodziną miałem kontakt taki jak wtedy w Polsce, jak byłem uzależniony od narkotyków, czyli ja nie miałem tego kontaktu. Kontakt był zerowy z rodziną. Moja żona znalazła pracę, bo też nie było prosto, znalazła fajną pracę w restauracji. Pracowała do godzin wieczornych, można powiedzieć. No ja już byłem na takim etapie znowu, że mieliśmy dzieci 5-7 lat, chłopaki. Żona przyjeżdżała z pracy, a ja spałem na kanapie, nie? No i już jak to narosło, za pierwszym razem można, to znaczy nie za pierwszym, bo to kilka etapów było, ale żona, ona chce rozwodu, ona się chce wyprowadzać ten, tyle, że to nie jest takie proste, wszyscy chce wyprowadzić. No, ale było bardzo źle, więc ja mówię, dobrze, żeby załagodzić sytuację, to ja jadę do Polski się zaszyć, to znaczy zrobić sobie wszywkę taką, nie wiem jak się to fałowo nazywa, taki środek ten, żeby przestać pić. Jak powiedziałem, tak zrobiłem, przyjechałem do Polski w Skoczowie zrobiłem tą wszywkę, pan doktor powiedział na rok, że mam spokój, że nie mogę pić, bo ten, było to w grudniu, na początku no wiadomo nie piłem, bo się bałem w lipcu, przypominam, że wszywka była na rok, lipiec to był 7 miesiąc, w lipcu już wziąłem 4 piwa, butelkę wódki. No i oczywiście spróbuję, czy coś się stanie. No na moje nieszczęście nic się nie stało. Za pół roku byłem w tym samym miejscu. Znowu rozwód. Dzieci, no mnie nie było w domu, no ja piłem. Ja byłem na takim etapie, że w Szwecji nie potrzebujesz zwolnienia lekarskiego, piszesz do firmy, że cię nie będzie i zostajesz w domu, nie ma problemu, oni ci płacą. To ja tak pisałem do firmy SMS-a, wychodziłem z domu, siedziałem w aucie, piłem flaszkę. I tak nie mijały. Następny krytyczny moment, któryś tam z kolei Kinia już miała, mieliśmy znajomych, więc już były większe szanse, że Kinia to mieszkanie załatwi, więc to też dla mnie było taki ten i Kinia też, że ona... Jeszcze tak, że mam przedstawię jak Kinią, bo tu siostra mówiła, że na przykład kłócili się bardzo z mężem, jak tam po alkoholu czy coś. A u nas to tak wyglądało, że Kinia... Ona nie krzyczała na mnie. Dla mnie to było, ta cisza była najgorsza, że nie wiem, jak mam to ująć, ale wolałbym w twarz dostać, niż mieć tą ciszę. Myśmy mieli, u nas w domu była tylko cisza. Tam nie było żadnych, nie, to było straszne, żadnych emocji, nie, nawet nie chcę, nie potrafię tego opisać, ale to było straszne. Ale kontynuując, właśnie przyszedł następny krytyczny moment, że Kinga się wyprowadza, no to ja znowu mówię, no to ja jadę się zaszyć, a jeżeli to wcześniej zadziałało, no to znowu będę miał jakiś czas spokój, ale byłem już na tyle daleko w tym uzależnieniu, że zabukowałem prom, wziąłem auto, pojechałem do Świnoujścia, 2 dni, 2 noce przesiedziałem w Świnoujściu, pijąc, a Kinga jak dzwoniła, pytała się, czy się zaszyłem, to i powiedziałem nie, że teraz nie zaszywają, tylko tabletki dają specjalne, żeby, bo już nie mogłem jej pokazać, że jestem zaszyty. To wyobraźcie sobie, ona do mnie dzwoniła, czy ten, bo to dla niej wtedy na ten okres był, na ten moment był jedyny ratunek dla nas, można powiedzieć, dla naszego małżeństwa. Ja jej potrafiłem powiedzieć, że ten, to sobie możecie wyobrazić. Oczywiście wróciłem, piłem dalej. Dochodziło do takich sytuacji, że mieszkamy w 38-tysięcznym miasteczku, w centrum samym, w ścisłym centrum. Ja potrafiłem chłopaków do pizzerii, mają kawałek, ale posłać ich do pizzerii. 7, nie wiem, 6 i 8 lat chłopaki w centrum.
posłać do pizzerii, zamknąć drzwi, łyknąć flaszkę i zasnąć. Sąsiadka, dobrze, sąsiadkę mieliśmy taką dobrą, że sąsiadka zobaczyła, że małe dzieci stoją w centrum miasta przed drzwiami i po prostu wpuściła. Ja tylko pamiętam z tego okresu, jak Kinga, ja się budziłem w domu, patrzę, Kinga już jest, to już wiedziałem, że jest, no że będzie dramat. Ja, dla mnie to było straszny okres, tak nawet dzisiaj, przed tym, zanim tu wyszedłem do tego świadectwa, chciałem to jakoś słowa ubrać, żeby wam pokazać ogrom tej tragedii, ale tego się chyba nie da w słowa ubrać, co Kinga musiała czuć. Ja teraz z każdym tam, no, z upływem czasu próbuję sobie to wyobrazić, ale to ten. I wróciłem, znowu zacząłem pić, tak jak mówię, te dzieci zaniedbane, ten Kinia, straszny stres, ona płaka. I z tej perspektywy, patrząc na nieszczęście, Kinia zaszła w ciążę. W tym moim, nie wiem, miałem tam jakieś przerwy oczywiście, bo to jak tam było źle, no to wiadomo, że trzeba było tydzień nie pić, żeby ten Kinia zaszła w ciążę. I potem pracowałem na wyjeździe i Kinia mi dzwoni z płaczem, że straciła to dziecko. Ja nawet nie wiem, co wtedy poczułem, bo też chyba byłem na takim etapie, że bardziej myślałem o tym, o 16, o tej flaszce, niż o tym, co się stało. I powiem wam, i tak tkwiłem w tym wszystkim. Mijały lata i przyszedł jesień, wrzesień mi się wydaje, nie jestem pewien, bo też piłem jeszcze wtedy. Po czterech latach, zadzwonił do mnie telefon, odbieram, okazuje się, po czterech latach dzwoni do mnie Rafał. Ten Rafał, którego tak nienawidziłem, który mnie nienawidził, dzwoni do mnie i pyta się, czy możemy się spotkać w niedzielę. Mówię, pierwsze co pomyślałem, jak się chce spotkać w niedzielę, jak mówię, on albo pijany, albo naćpany, więc nie ma szans, żeby przyjechał, no, ale mówię, chcesz to przyjeść. Przyjechał w tą niedzielę, wysiadł z tego auta, mówię, trzeźwy jest. Przez ten okres, który się znaliśmy, a znaliśmy się parę miesięcy, to trzeźwego tego widziałem może ze trzy razy. Wysiada i zaczyna mi mówić, słuchajcie, coś o żywym Bogu, o nowonarodzeniu, o jakichś ludziach. Wychwalają Boga, jakąś kartkę mi daje, jak teraz z perspektywy czasu dostałem taką właśnie z misji odnowy, taką niebieską. Ten zaczął o tym Jezusie, o tym. Ja tak stałem przy tym i powiem wam szczerze, na ten moment myślałem, że po prostu ćpał, pił i na głowę dostał. Ale coś się mu stało. Ale dobrze, mówię, Rafał, ten od razu mi mówi, daj telefon. Ja mówię, jakiś dziwny taki, ale mówię, trzeźwy ten już po tym czasie całym, te emocje już opadły, już spoko ten. Daj telefon, ja ci zrobię subskrypcję, misja od nowa, będziesz to nabożeństwo oglądał, super. Był tak naładowany tą energią Bożą, jak teraz wiem, że to było niesamowite. Mówię, spoko. Ten zrobił to wszystko, poszedłem do domu i Kindze opowiadam to. No, Kinga też znała Rafała, znała całą sytuację. Mówię, ten Kinga mówi, też była na początku zszokowana, ale mówi, no to zaproś Rafała do nas, jak ten, bo tak już z samej ciekawości, no trzeźwego Rafała zobaczyć, to było ten. Znaczy, od razu zaznaczam, że Rafał wie, że o nim mówię teraz. I ten. Zaprosiliśmy go do domu, przyjechał, tam herbata ten i zaczynam opowiadać o Jezusie ten. No, dla mnie to w ogóle nie docierało, ja tam patrzyłem na niego. Ale jedynie, co mnie urzekło w tej wizycie od Rafała, to jego wygląd. Ciężko to ubrać słowa, ale on był, tak promieniał radością. Nie, że miał jakąś aureolę, nie, że ten, ale nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu był taki, no, radość, ale taka szczera. No, rzadko się, no nie wiem, jak to też w słowa ubrać. Taki ten Kinia mi wtedy powiedziała, że nie wiem, chciała, żebyś był taki jak Rafał. No to wtedy tak się dziwnie poczułem, no bo jak ci żona mówi, żebyś fajnie było, jakbyś wyglądał jak kolega, to ten, ale teraz już z tej perspektywy wiem, co miała na myśli. No i to zrobiło na mnie takie wrażenie, no ale cały czas ten żywy Jezus, ja mówię, żywy Jezus, jak żywy Jezus na krzyż, no co ty gadasz za głupoty w ogóle ten, no ale mówi, Pismo Święte czytać ten, ja mówię, nie mam Pisma Święte, to ja ci przywiozę. No i wyjeżdżał za kilka dni ze Szwecji i przywiózł mi do firmy to Pismo Święte ze świetną dedykacją i mówi, Tomek, no bo wiedział też chyba, w jakim jestem miejscu z tym uzależnieniem, z tym wszystkim,
Mówi mu cię do Pana Jezusa, mówi, patrz co mi uczynił Pan Jezus. Mówi, czytaj Pismo Święte i ten, i dał mi to Pismo Święte. Ja mówię, super, dał mi to Pismo Święte, ale nie jestem pewien, ale podejrzewam na 99%, że i tak w ten dzień pojechałem do sklepu i kupiłem sobie wódkę. To jeszcze nie było tak, że zobaczyłem Rafała i ten. No ale dał mi to Pismo Święte, mówi, czytaj, no to ja tak, żeby Rafałowi jakoś, nawet nie wiem czemu, ale chyba chciałem mu zaimponować, to nawet screeny robiłem, zdjęcia robiłem, wysyłałem mu wersety jakieś, że czytam to, a tak czytałem, albo czytałem tak byle jak, albo w ogóle nie czytałem. Tam pomodlić też się może pomodliłem, ale powiem wam, to był wrzesień i tak, i dalej trwałem w tym uzależnieniu. Z Rafałem już miałem kontakt, miałem też tą subskrypcję na ten. I na początku było super, bo jak oglądałem nabożeństwo, napisałem pozdrowienia, to ktoś mnie pozdrowił. Mówię, fajnie, na YouTubie mnie pozdrawiają. Mówię, tak nieznajomy, wiedziałem, że ten... No słuchajcie, ja nie wiem, nie mogę powiedzieć nawet, czy teraz jestem dobry, ale wtedy na pewno nie byłem dobrym człowiekiem, a Zbyszek akurat tak pozdrawiał, tak ciepło się o mnie wyrażał, że mnie się to tak super oglądało po prostu, że to było niesamowite. No ale tak jak mówię, no... Nie modliłem się jakoś jeszcze ten i tak próbowałem chyba pozory stwarzać i dalej piłem. Ale przyszedł taki moment, już nie wiem, czy to był jakiś ciąg, czy jakieś sytuacje się złożyły, bo tak jak mówię, no byłem tak w tym alkoholu, że nie jestem w stanie powiedzieć. Ale w grudniu, to było dokładnie 18 grudnia, o ogródku wam nie mówiłem, ale w ogródku piłem ogólnie, to tam mamy taki ogródek, nie będę wam już wracał do tego. Ale zawsze w tym ogródku piłem, miałem taki magazynek, żeby żona nie widziała, chociaż żona wiedziała, ale... I tak przyszedł ten 18 grudnia, to był 2021 rok, 18 grudnia, i tak siedziałem w tym ogródku, taki zmarnowany. Ja już nie wiem, co to było, czy ja nie miałem już pieniędzy na to picie, no bo oczywiście jak piłem, to nie mieliśmy pieniędzy na nic, nawet nie wiem, czy ledwie na czynsz. Ja na rowerze do pracy jeździłem, bo mieliśmy jakiegoś starego trupa i w ogóle... Nie wiem, chyba nie działał nawet, albo na paliwo nie było, mniejsza z tym, ale przyszedł taki kryzys. Siadłem w tym ogródku, Kinia była w pracy, te dzieci w domu i nie wiem, nie jestem w stanie też tego sprecyzować, czy ja pomyślałem, czy powiedziałem, chyba pomyślałem, Jezu Chryste, ja już dalej tak nie mogę, zrób coś z moim życiem, bo ja sobie sam z tym nie poradzę. Ja po prostu byłem... Za słaby, żeby pić i za słaby, żeby przestać. Takie straszne uczucie, taka pustka, nie wiem, też jeżeli ktoś nie przeżył, to nie jestem w stanie wam tego wytłumaczyć. To było człowiek zawieszony nigdzie. Ja nie miałem żadnej perspektywy na nic. Rodzina, można powiedzieć, zniszczona, mieszkali tylko ze mną, bo musieli, znaczy musieli, no takie ten, bo tak było. I powiem wam, 18 grudnia 2021 roku poprosiłem Pana Jezusa, żeby coś zrobił z moim życiem. I powiem wam, ten 18 grudnia 2021 roku to był ostatni dzień, w którym, nawet nie wiem, czy to był ostatni dzień, w którym piłem, ale od tego dnia nie wypiłem ani kropli alkoholu, nie wziąłem ani deka narkotyków. I powiem wam, no i... Minął tydzień, mija drugi tydzień, tak jakoś dziwnie, już teraz mi też ciężko powiedzieć, bo już jakiś czas minął, ale jak to ten, ale tak zacząłem czytać to Pismo Święte, zacząłem czytać faktycznie, zacząłem dużo słuchać Pisma Świętego, ze względu na to, że w pracy mi tak wygodnie jest, na słuchawkach ten, zacząłem słuchać świadectw, nabożeństw, ja przesłuchałem całą historię, misja od nowa, wszystkich tych nabożeństw, tego wszystkiego i tak w domu też jakoś, ja nawet nie wiem, nie potrafię tego chronologicznie ułożyć. Minęło raptem albo aż, bo to jest najlepszy okres w moim życiu, 2,5 roku od tego czasu, ale jakoś tak zaczęło się nam no inaczej w domu nawet nie wiem. I powiem wam, nie wiem po jakim czasie, też nie chcę, żeby tu Kinia powiedziała, że coś ten, bo nie jestem w stanie tego w datę ubrać, ale po jakimś tam okresie od tego, jak Pan Jezus mnie uwolnił z tego alkoholu, jak Pan Jezus, to, że mnie uwolnił, to jest ten, jak Pan Jezus, można powiedzieć, zamieszkał w naszym domu, bo teraz jeszcze taki przerywnik chciałem wtrącić, bo z perspektywy czasu, ja przynajmniej na swoim przykładzie tak widzę, że to uwolnienie
To jest coś wspaniałego, tak jak jest napisane, że prawdziwie wolnymi będziecie, bo ja miałem wszywki, ja wiem, co się działo po wszywkach. To jest... Przy wszywce masz takie kajdany, jesteś spięty tym, żeby... Bo wiesz, że ci się coś może stać. Jak Pan Jezus mnie uwolnił, dla mnie alkohol teraz... No nie wiem, nie istnieje. No, ciężko ten... No, moja żona tu może powie parę słów, jakim byłem uzależniony i od narkotyków. Ja jak robiłem coś, to robiłem na 100%. W tym złym... że tak powiem, w znaczeniu, ale nawet właśnie to uwolnienie w moim życiu, bo chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jak to wyglądało po tym uwolnieniu, jak to wygląda na chwilę obecną, że Pan Jezus mnie uwolnił od tego alkoholu, to jest coś wspaniałego, ale powiem wam, że teraz z perspektywy czasu mogę wam powiedzieć też, że to uwolnienie to jest wspaniały dar, ale to nie ma nic, ale prawdziwe szczęście jest jak... życie z Jezusem Chrystusem na co dzień. Ja wam powiem, doszedłem do takiego miejsca, że po prostu tak się nam wszystko dobrze układało i po jakimś czasie moja żona zapytała, czy nie chciałbym mieć jeszcze jednego dziecka. Możecie? No możecie albo nie możecie. No, ja to teraz nie mogę sobie wyobrazić, co ja poczułem wtedy. No. Po tylu latach, co ona ze mną przeżyła, jak... Teraz tu jest nasz mały Oliwerek, widzieliście chyba. I powiem wam, to był cudowny czas, ale chciałem powiedzieć, że doszedłem też do takiego momentu, ja mówię, ten Jezus Chrystus był w naszym domu i doszedłem do takiego momentu, że pomyślałem sobie, przecież wszystko mam. Pan Jezus mi wszystko dał. Ja mam... Zabrał mi alkohol. Mam pracę, dostałem awans. No w sumie niczego nam nie brakuje. Mamy fajne auto, na jedzenie nam nie brakuje. I powiem wam, że próbowałem iść po swojemu. Zacząłem opuszczać modlitwę, czytanie. Mówię, ja już Bóg mi już więcej nie może dać. Powiem wam, z tego miejsca to tak nie działa. Wam, każdy dzień bez Jezusa Chrystusa jest dniem straconym. Nie ma, uwolnienie to jest wspaniały dar od każdego nałogu, od wszystkiego, ale żadne uwolnienie nie zastąpi obecności Jezusa Chrystusa na co dzień w naszym życiu. Na co dzień, moi drodzy, nie traktujmy, ja tak zrobiłem, nie traktujmy Jezusa Chrystusa jak koło ratunkowego. Jak trwoga do Boga, nie róbmy tak. Żyjmy z Jezusem Chrystusem na co dzień, bo to jest coś wspaniałego. Ja też tu, ja nie przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby tu się wymądrzać albo mówić coś. Ja przyjechałem, bo ja też czuję taką potrzebę. Ja potrzebuję Pana Jezusa w moim życiu. Potrzebuję, brakuje mi też jeszcze dużo rzeczy. Ja nie jestem idealny. Wiem, że chciałbym być lepszym ojcem, lepszym mężem, lepszym tym, ale wiem, że bez Pana Jezusa na co dzień to się nie uda. Także, moi drodzy, to nic nie kosztuje. Możecie, tak jak mówię, tutaj, w ogródku, tak jak ja, klęknijcie, poproście, jeżeli macie problemy. Jezus Chrystus jest niesamowity. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen. Witam wszystkich. Jestem żoną tego Pana. No tam się już bardzo dużo powiedział. Ja tylko dodam, że ja też jestem z rodziny, gdzie było bardzo dużo alkoholu, bo moja mama była uzależniona od alkoholu. I pamiętam od 12 roku życia, kiedy już byłam taką nastolatką, taką jak mój młodszy syn, to już musiałam ukrywać mamę, bo piła. Tata oczywiście był wściekły, wieczne awantury. Straszne to było, mama jeździła też na odwyki, ale niestety nigdy nie pomagało to na dłuższą chwilę. Więc jak poznałam mojego męża, jak tylko była możliwość, to od razu wyprowadziłam się z domu. No bo po prostu ta atmosfera to, mimo tego, że wiem, że moja mama bardzo mnie kochała i była naprawdę bardzo opiekuńcza, jeśli nie piła, no to nie dało się w tym domu dłużej wytrzymać. Mój tata był bardzo porywczy, awantury były na co dzień.
No więc jak tylko Tomcio zaproponował, ja miałam 18 lat, spakowałam się i wyprowadziłam. Wtedy moja mama już w ogóle zaczęła bardzo pić. Ja zawsze sobie też mówiłam, że przecież u nas w domu na pewno tego alkoholu nie będzie. Ale stało się, jak się stało. Tomcio się uzależnił. Jeszcze zanim się Tomcio uzależnił, moja mama jeszcze mieszkała też u nas jakiś czas, bo już tata, już nawet nie wiem, czy on ją wyrzucił z domu, czy ona po prostu sama się wyprowadziła. Więc po kolejnym odwyku już zamieszkała u nas. No ale nie trwało to długo. Ona już tam miała, poznała tego swojego teraźniejszego z dzisiaj. Zamieszkali razem. No i niestety moja mama dalej pije. Ale wracając do naszej historii, no to tak jak Tomcio mówił, było to naprawdę ciężko. Ja mogę powiedzieć z perspektywy żony, która miała męża alkoholika, że jest to coś niewyobrażalnego. Dzień w dzień człowiek się z tym boryka i choćbym na głowie stawała, choćbym nie wiadomo co robiła, jak prosiła, nic to nie dawało. On patrzył na mnie, ja wiedziałam, że on nie chce tego pić, że on nie chce pić, on mnie kochał. Tak jak Tomcio mówił, my się nigdy nie kłóciliśmy, bo ja się odwracałam w drugą stronę i ja wychodziłam i dla mnie nie było żadnej rozmowy z nim. On chciał przestać pić, ja chciałam, żeby on przestał pić, ale nie było takiej możliwości, nie umieliśmy tego zrobić. Ani ja go nie umiałam przekonać, ani on sam z siebie też nie umiał tego zrobić. Więc dochodziło już naprawdę do takich, ja już po prostu nie chciałam, nie mogłam patrzeć na niego. On wywoływał we mnie aż odrazę, bo to było straszne, przychodzić po domu, do domu po pracy. Ja cały dzień pracowałam, jeszcze był taki moment, że pracowałam na takiej wyspie, musiałam tam płynąć promem. I tam spałam, bo nie było możliwości już powrotu, więc nie było mnie cały weekend, wracałam w niedzielę wieczorem. On oczywiście nabity jak bania, no to jeszcze z dziećmi na plac zabaw, no bo te dzieci cały dzień w domu siedziały, bo ojciec nie miał jak się nimi zająć. Cały ten okres wspominam strasznie, to było coś niewyobrażalnego. I tak jak Tomcio mówi, był taki moment w życiu, to był akurat taki moment, kiedy Tomcio nie pił i ja zaszłam w ciążę. Pamiętam, że byłam strasznie szczęśliwa wtedy. Mówię, jak fajnie, będziemy mieć tego trzeciego dzidziusia. No ale to stało się, jak się stało, że niestety straciłam tą ciążę. Dziś z perspektywy czasu wiem, że Pan Bóg już wtedy miał dla mnie plan. Ja bardzo to przeżyłam, ale wiem, że tak musiało się stać, bo gdyby to dzieciątko wtedy się urodziło, no to ani to dzieciątko nie miałoby przyszłości, bo Tomcio dalej pił i dalej był nieprzystosowany do życia w rodzinie, a ja po prostu już chyba bym nerwicowo się poddała. Więc tak mijały te nasze lata, dzieci rosły, niestety rosły w takiej atmosferze, w jakiej musiały dorastać. Ale nadszedł ten dzień, kiedy przyjechał do nas Rafał i tak jak Tomcio mówi, jak on przyszedł do nas do domu, to nastała taka jasność. On był tak niesamowity, napełniony Duchem Świętym, że ja właśnie pamiętam, że wtedy mówiłam do Tomka, jak ja bym chciała, żebyś ty był tak jak on. Nie chodziło mi oczywiście o wygląd, ani o, tylko taki szczęśliwy w sercu. On miał takie szczęście w sercu, w oczach i trwało to jakiś czas, ale na szczęście nadszedł ten dzień, kiedy mój mąż też zwrócił się do Pana Boga. I oczywiście na początku nie wierzyłam, że Tomcio przestanie pić, bo on już przestawał tyle razy i to kilka razy było tak, że naprawdę już nie pił, ale zawsze jakoś to ten alkohol wracał. Teraz z perspektywy czasu, już minęło 2,5 roku, to mogę powiedzieć, że ja bym lepszego planu na nasze życie nie napisała jak Pan Bóg, bo przychodzę do domu, mam trzeźwego męża, który też oczywiście mnie czasem denerwuje, ale jest to zupełnie inny dom. Potrafimy usiąść, porozmawiać. I właśnie jak wtedy przyszłam do niego i tak mówię, że chciałabym mieć to trzecie dziecko, żeby w końcu doświadczyć tego, jak to jest mieć takie maleńkie dziecko od początku z trzeźwym człowiekiem, że jesteśmy w końcu tą rodziną, która jest razem, która się wspiera.
Jest to niesamowite. Jak to może nie wszyscy wiedzą, bo oczywiście ja też święta nie jestem i nigdy nie byłam. Też kiedyś bardzo dużo paliłam papierosów. I pamiętam, jak zaczęliśmy czytać z Tomkiem Pismo Święte i w Piśmie Świętym było napisane, że jesteś świątynią. I tak mówię, no jak jestem świątynią, no to przecież nie mogę palić tych papierosów, no bo jak? I dzięki Bogu też już dużo zanim Oliwerek, zanim zaszłam w ciążę, rzuciłam te... Bóg mnie uwolnił od tych papierosów, bo sama na pewno, sama rzucałam kilka razy, ale zawsze też to wracało, tak jak picie mojego męża. I też... Ja sama zauważyłam, czytając Pismo Święte, modląc się coraz więcej, ile ja jeszcze muszę w sobie poprawić rzeczy, bo to nie było tylko tak, że to był mój mąż alkoholik, a ja ta święta, ale niestety ze mną też Pan Bóg miał bardzo dużo do roboty i dalej ma, dużo do skorygowania, dużo do naprawienia, ale codziennie wstajemy, codziennie modlimy się, codziennie wierzymy, że Pan Bóg będzie błogosławił. I nasza rodzina jest naprawdę teraz cudowna. Mimo tego, że jesteśmy sami, nie mamy tam społeczności, co jest bardzo ciężkie. Dlatego tak zazdroszczę czasem, że wy tu wszyscy jesteście razem, że macie siebie, bo my nie mamy ani rodziny, ani takich wierzących znajomych, z którymi moglibyśmy wspólnie się pomodlić czy poczytać Pismo Święte. Ale zawsze jesteśmy na łączach, więc w czwartki łączymy się tutaj, czytamy Pismo. Jak trzeba, to mówię moim braciom i siostrom, co mi się na przykład nie podoba. Znowu korygują mojego męża. Więc jest to naprawdę potrzebne i bracia i siostry też są potrzebne, bo czasami my nie widzimy swoich błędów, czasami ktoś z zewnątrz musi powiedzieć, słuchaj, jeszcze to, jeszcze zobacz na to. Jest to naprawdę wszystko bardzo potrzebne, więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za każdy dzień, jaki mamy, za naszego cudownego syna, który jest naszą radością, za naszych trzech synów oczywiście, aczkolwiek ten trzeci, najmłodszy, to jest taki promyczek. I jest to coś niesamowitego. Życzę każdemu, żeby doświadczył takiej szczęśliwej rodziny. Nie ma nic wspanialszego, niż patrzeć na swoje dzieci, kiedy mogą dorastać w domu spokojnym, bez alkoholu, bez wyzwisk, bez przekleństw. To jest coś niesamowitego. Amen.